Dzień dobry, kochani, witam was bardzo gorąco w niedzielę. Słuchajcie, dzieci się kąpią. Ja sobie tutaj ogarniam office. Adam przyniósł stolik, który kiedyś znieśliśmy na dół. I załączyłam sobie w końcu ten mój duży komputer. Mam w planach robić takie projekty. Koniec weekendu. Weekend był bardzo, bardzo taki domowy. Nic się w sumie nie działo. Dzisiaj sobie zrobiłam porządną drzemkę w środku dnia. Oglądałam jakąś bajkę z dziećmi. Dzieci poszły spać i mnie tak ścięło. Ale pierwszy raz od długiego czasu obudziłam się po drzemce i byłam żywa. Ja ogólnie mam taki problem, że jak zasnę w środku dnia, to jestem taka wnerwiona, taka nie do życia, że to się w głowie nie mieści, a od pewnego czasu Adam zasugerował, żebyśmy nie pili kawy po godzinie 4, żeby nasz sen był lepszy. I powiem wam, że nie pijemy kawy po godzinie 4 około tydzień i pół. I naprawdę dzisiaj myślę, że ta drzemka być może jakby tak fajnie poszła, tak się dobrze czuję, wypoczęta. I nie byłam w ogóle wnerwiona. Wstałam i zaczęłam robić sobie tam rzeczy bez żadnego problemu. Także mam nadzieję, że tak będzie to dalej. Wtedy będzie znaczyło, że rzeczywiście mam lepszą jakość snu po tym odcięciu kawy po godzinie 4 wieczorem. I też rano nie piję kawy przez pierwszą godzinę, godzinę i pół od obudzenia. Także zobaczymy. Będziemy kontynuować i zobaczymy, jak nam to będzie szło. Odezwę się do was w tygodniu. Będziemy sobie kontynuować vloga i dziękuję, że jesteście. Dzień dobry, kochani, z tyłu za mną, jak widać, moje ustawienie, pracuje sobie mój vlog, tam leci, znaczy nie mój, ale vlog, który oglądam. Witam was bardzo gorąco w poniedziałek o 2:00 po południu, sobie siedzę, słuchajcie, dzień mi w pracy leci, ok, stwierdziłam, że się odezwę, bo znów zapomnę się do was odezwać, a wiecie, że mi to zapominanie i to nienagrywanie świetnie idzie. W każdym razie, poniedziałek leci elegancko, pogodę mamy paskudną, dzięki Bogu weekend był ładny, także nie narzekam. Te dni w pracy mogą sobie być brzydkie, bo ja i tak siedzę przy komputerze i nie mogę się od komputera, że tak powiem, ruszyć. Gdyby było ładnie, może bym się jeszcze wybrała na taki szybki spacerek po okolicy, takie okrążenia, ale przy dzisiejszej pogodzie nie mam. Takie deszcze, że wylał nam potoczek za domem. Dzięki Bogu my jesteśmy na górce, także zalanie nam nie grozi, ale widzę, że tam u sąsiadów bardzo blisko woda jest do domu, także jeżeli mają piwnicę, to podejrzewam, że w piwnicy jest ryzyko zalania. Oglądam sobie jakieś YouTube, oglądam jakieś shows. Ostatnio mam fazę na shows na Discovery Plus o nazwie 1000 Pound Sisters i 1000 Pound Best Friends. I powiem wam, że te shows po prostu mnie tak relaksują, tak lubię, że nie mogę się doczekać na nowe odcinki. Ja jestem niestety w bieżących sezonach na bieżąco i czekam. Jutro mam jeden ten program, a pojutrze mam kolejny. I jeszcze ostatnio mam fazę z Adamem i z Johnem na Wicked Tuna. Na Disney Plus jest program o człowiekach, o ludziach, którzy łowią tuńczyki. Więc jeżeli widzieliście, a nie obejrzeliście jeszcze, to polecam. Bardzo fajne show, takie mega, mega relaksujące na wieczór. A teraz wczoraj i przedwczoraj oglądaliśmy z Adamem na Netflixie taki dokument o Murdoch Family. Powiem wam, że jeżeli macie dostęp, to też polecam. Ciekawa historia. Bardzo dużo skamowania i tak pokazuje, ile pieniądze tak naprawdę mają, jak to się mówi, power, co nie, siły, żeby ile rzeczy można, że tak powiem, schować, przykryć i zakamuflować, jak się ma dużo, dużo pieniędzy. Także polecam wam gorąco. Ja wracam do roboty, bo słyszycie, że tam pyka, pyka. Także odezwę się do was później. Dzień dobry, kochani, witam was bardzo gorąco w dzisiejszym dniu. Słuchajcie, miałam jechać do ofisu wtorek, środa. Pojechałam czwartek i jutro w piątek. W piątek lubię jechać do ofisu, ponieważ jest bardzo mało ludzi. Jakoś jeszcze jak jest słoneczny dzień, to ten dzień tak fajnie mija. Nie wiem, mam nadzieję, że jutro też tak będzie. Z ostatnich doświadczeń piątkowych, po pierwsze, nie było korku rano, jechało się bardzo, bardzo przyjemnie i w ofisie było dosyć tak spokojnie, co nie? Oczywiście teraz korek się zaczyna, no ale trudno. Chciałam wam opowiedzieć, sobie myślałam wczoraj, że o, tak wiecie, nie spędzam dużo czasu tak opowiadając wam o rzeczach, które mnie spotkały w związku z życiem w Stanach Zjednoczonych i z tym, że nawet po tylu latach cały czas mnie zaskakują pewne rzeczy. Powiem wam tak, Adam ma mieć we wtorek dwa zabiegi takie prewencyjne, żeby zobaczyć, ma takie problemy zdrowotne, które poszedł do lekarza zaadresować i lekarz wysłał go do specjalisty i zalecono mu zabieg, żeby tam z kamerką posprawdzać wszystko, co mu jest. I umówiliśmy ten zabieg. Wczoraj czy przedwczoraj dzwoniła do niego dziewczyna, żeby mu tam opowiedzieć, jak się ma przygotować, na którą dokładnie ma przyjść, że ja go mam przywieźć i tego typu rzeczy.
No i powiedziałam mu, niech pan przyniesie $500, no nie? To Adam mówi do mnie, okej, mogłabyś tam zadzwonić, dopytać się tak po swojemu, ile tak naprawdę całość będzie kosztować, bo $500 ona mi powiedziała, żeby przynieść, ale jakby nie powiedziała mi, czy to jest wszystko, co będę, za co będę odpowiedzialny, czy będzie więcej, wiecie, mojej odpowiedzialności. No mówię, spoko, loko, zadzwonię, bo też chcę wiedzieć. Wolę wiedzieć, ile się spodziewać, tym bardziej, że na pewno słyszeliście, że w Ameryce służba zdrowia jest mega droga. My mamy ubezpieczenie i wiem, że nasze ubezpieczenie ma deductible. Deductible to jest taka kwota, którą musisz zapłacić, zanim twoje ubezpieczenie zacznie kryć. Zadzwoniłam dziewczynę i mówię, o, $760. Okej, dobra, 760, damy 500 down we wtorek, także 260 zostanie, to jest nic, no nie? I już miałam się rozłączać, a ta dziewczyna mówi, no tak, ale do tego jeszcze przyjdzie koszt lekarza, który robi operację i przyjdzie koszt usypiania. Hej, no to ile to będzie? A dziewczyna do mnie mówi, no my jesteśmy placówką, czyli 760 to jest koszt placówki, tego, że ich pielęgniarka będzie użyta, że ich pokój jest użyty, a koszt doktora muszę zadzwonić do ofisu doktora i koszt usypiania muszę zadzwonić do usypiania. Słuchajcie, zadzwoniłam. Dzwoniłam tam i z powrotem. Cały czas albo do skrzynki pocztowej, znaczy skrzynki głosowej, albo ktoś mnie odsyłał, proszę zadzwonić z powrotem do placówki, dowiedzieć się, jakie kody będą używać. No to ja dzwonię. Dowiedziałam się, jakie kody, dzwonię z powrotem się dowiedzieć o znieczuleniu. Oczywiście 3 godziny nikt nie odbierał. W końcu mi odzwonili, dowiedziałam się, że to znieczulenie dużo, dużo więcej, 1400 będzie kosztowało. I chciałam się dowiedzieć, ile doktor, słuchajcie, w tym ofisie tego doktora nikt nie miał pojęcia. Odsyłali mnie od jednego departamentu do drugiego i mi na końcu powiedziano, że my nie wiemy, jak się tego do ciebie dowiedzieć. Mówię, czy moglibyście się doktora zapytać, bo ja po prostu chcę wiedzieć, ile to będzie kosztowało. Tak po prostu chcę i uważam, że mam prawo, bo w Ameryce jest tak, że oni cię wezmą na każdy zawód, nic nie każą podpisać, nic nie każą, nic nie powiedzą, a potem wysyłają na $1000, grube $1000, a rachunki. I ja nie chciałam być w sytuacji, że będę myśleć, że zapłacę 1000, a zapłacę, przyjdzie mi rachunek na 8, a zaczęłam, wiecie, szukać na internecie i ludzie mieli takie przypadki, bo oczywiście też podczas takiego zabiegu, jeżeli doktor zmieni coś i na przykład zrobi dodatkową biopsję albo coś tam, to jest inny kod. To jest inny kod, który używają i zupełnie inne pieniądze. I powiem wam, że dowiedziałam się tak w końcu, następnego dnia poprosiłam, żeby dowiedzieli się od menadżera. Menadżer zadzwonił dopiero do innego departamentu, który mnie odesłał dzień wcześniej 3 razy, że oni mi nie są w stanie pomóc. I ten departament mi w końcu odzwonił i miał dla mnie odpowiedzi. Niby. Zobaczymy, powiem wam, jak już będziemy mieć rachunki, czy to w ogóle było blisko z prawdą. Ale powiem wam, że byłam w szoku. Ja za poród Johnny miałam rachunek na 25 tysięcy. Także, wiecie, tak, oczywiście udało mi się z ubezpieczeniem załatwić, że nie zapłaciłam aż tyle pieniędzy. Dużo, dużo, dużo mi to zbili, ale trwało to rok i pół, żebym wszystko załatwiła do tego stopnia, żeby mi zbili ten rachunek do takiego punktu, gdzie byłam w stanie to pokryć, co nie? A jeszcze jedna opcja, jedna rzecz, która się nam wydaje taka bardzo szalona. Oglądaliśmy ostatnio dużo programów o uzależnionych ludziach i narkomanach, no i większość z nich zaczynała swoją przygodę z problemami z takimi twardszymi narkotykami od tego, że mieli jakiś wypadek i przepisano im bardzo mocne środki przeciwbólowe. Słuchajcie, Adam miał problem ze stopą. Poszedł do specjalisty od stopy, dostał 2 rodzaje środków przeciwbólowych. Na rano i na wieczór. Pierwsze co? Żadnych wkładek, żadnych innych instrukcji. Tam dostał instrukcję, jak sobie masować tą stopę. I od razu 2 rodzaje środków przeciwbólowych. Poszedł tak samo do rodzinnego lekarza z problemem odnośnie tam przełyku i brzucha i dostał pierwsze co, dostał leki, żadnej, nie powiedziano mu, niech pan zmieni dietę, niech pan schudnie, niech pan coś tam, nic, tylko tu ma pan leki, proszę sobie podebrać w aptece, za 3 miesiące proszę przyjść. 3 miesiące przyszedł później, mówi, te leki mi nie pomagają, jak nie wezmę leków, cały czas mam problem, a to miały być takie leki, które wyleczą ten problem. A co się stało? Pan doktor powiedział, o, tu zmienimy panu leki, damy panu inne leki, dali mu jeszcze dodatkowy lek. No, także służba zdrowia w Stanach. Słuchajcie, mam nadzieję, że było mnie słychać, mam nadzieję, że jakoś ten klip użyję w moim vlogu, z tego względu, że wydaje mi się, że to jest przynajmniej jakaś taka informacja inna niż każda jedna w moim vlogu. Nie będę się rozgadywać, bo mam 9 minut materiału, także ten vlog będzie
no, troszkę inny niż zawsze. No, słuchajcie, do usłyszenia, odezwę się do Was później, albo jutro, albo w weekend, zobaczymy, jak ten vlog mi się złoży. Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo gorąco. Słuchajcie, vlog taki samochodowy tym razem, ale jestem pod kliniką, w której Adam ma właśnie zabieg. Wzięli go jakieś 10 minut temu, ma to trwać około 45 minut do godziny, więc czekam pod ośrodkiem, ponieważ on nie może cały dzień prowadzić, będzie usypiany, już chyba jest uspany, także wezmę go, mam nadzieję, że po tym całym zabiegu będzie na tyle kumaty, że pójdziemy sobie coś zjeść, bo jestem taka głodna, że mówię Wam. A wczoraj wieczorem, jak Adam wrócił z pracy, Adam ogólnie wczoraj nie mógł jeść, a jak wrócił z pracy, to nie chciałam być świnia i nie chciałam się objadać, jak on nie mógł nic jeść ani pić, więc ja też nie za bardzo jadłam i dzisiaj rano w sumie wstałam, zrobiłam kawę, odwieźliśmy dzieci do przedszkola i przyjechaliśmy tutaj i nic nie jadłam, tylko jestem o jednej kawie, jestem cały czas na kawie i powiem Wam, że tak mnie głód dorwał, mam smaka na wszystko. Jest godzina 11:40, więc mam nadzieję, że na jakiś lunchik sobie pójdziemy i potem jeszcze będziemy mieć czas zajechać do domu, trochę posprzątać, ugotować coś. Dzisiaj zrobię kurczaka w sosie takim miodowym z brokułami i z ryżem. Myślę, że będzie bardzo smaczne, także to jest plan na wieczór. Może jakąś zupkę pykniemy. Adam na pewno taki głodny będzie miał na coś smaka fajnego, mam nadzieję, także czekam, mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Najbardziej się boimy właśnie tego usypiania, bo wiecie, jednak były przypadki, że ludzie się nie obudzili. To jest ta taka stresująca część, ale myślę, że będzie dobrze. Adam nie ma żadnych problemów zdrowotnych, ani z ciśnieniem, ani z sercem, ani z niczym, także mam nadzieję, że wszystko pójdzie ok. Mojego tatę to drzewo nie zabiło, pilnujcie tam. Wszystko pod kontrolą. Co to robicie? Co to dzieci? Chodźcie tutaj. Ja nagrywam. Widzicie, tutaj całe drzewo poszło bez potrzeby. No dobrze, że nie poszło, ale... No, super. Także Adam razem z tym drzewem poleciał. Jeszcze jakąś gałąź próbują, bo tam była taka gałąź, która tak niebezpiecznie wisiała. Udało im się zdjąć i teraz próbują zdjąć kolejną. Dzień dobry, kochani, w kwietniu, słuchajcie, witam Was bardzo gorąco, już nie będę przepraszać, że vlogów nie było, życie się toczy, nie wiem, co się dzieje. Słuchajcie, Adam przeszedł swój zabieg, 3 tygodnie później miał wyniki, okazało się, że jest perfekcyjnie zdrowy, nic mu nie wyszło złego, także kilka tysięcy wyleciało z kieszeni po to tylko, żeby się dowiedzieć, że jest zdrowy, z czego się cieszę. Jest dobrze wiedzieć, że jest zdrowy, tylko co jest wkurzające, to jest to, on ma symptomy, on ma rzeczy, które mu w codziennych aktywnościach przeszkadzają. A oni mówią, że on jest perfekcyjnie zdrowy i nie dają mu jakby nic, co by mógł zmienić, jeśli chodzi o dietę, jeśli chodzi o, nie wiem, no cokolwiek, co by mogło mu pomóc, żeby się poczuł lepiej. To są takie rzeczy, które zaczęły się niedawno, kilka miesięcy temu i progresywnie jest po prostu gorzej w jego takich codziennych czynnościach. Co zrobiliśmy my? Postanowiliśmy mu zmienić dietę trochę na podstawie tego, co sprawia, że się źle czuje. Więc tak próbujemy wyczuć, jak Adam mówi, to mi sprawia, że się źle czuję, no to próbujemy to zamienić, odciąć. Na przykład teraz odciął kawę, mówi, że troszkę to pomaga, ale wiadomo, to nie niweluje całej sytuacji. Odcięli mu troszkę leki, które mu przepisali. Nie pamiętam, czy mówiłam, czy nie, ale w Ameryce to przepisują leki jako pierwszy środek ratunku. Nie, naprawdę nie polecają nic innego, tylko od razu bierz ten lek i zobaczymy. Teraz co zrobiliśmy, to zadzwoniłam do lekarza, żeby dali nam jakby cały wydruk jego medycznego rekordu, to o czym rozmawiał z lekarzami, bo mówię, po każdej wizycie on mi mniej więcej mówił, ale wiadomo, nie do końca się zapamięta, nie do końca się może chwyci to, co doktor chciał nam przekazać, więc czekamy, aż oni nam wyślą medyczny rekord Adama i będziemy próbować coś pozmieniać. Na razie mam nadzieję, że te zmiany w diecie trochę pomogą. Teraz idzie lato, więc będziemy jeść więcej takich sałatek i mięsa grillowanego, więc to powinno być ok. No i co? I w kwietniu przyjeżdża moja kuzynka z Polski, z czego się mega, mega cieszę. Moja siostra dzisiaj, wczoraj
wczoraj poleciały do Polski, teraz już są w Polsce i przylecą z powrotem z Ewę. Bardzo, bardzo się cieszę, bo mam fajną niespodziankę i dla siebie, i dla Ewy, więc będziemy robić bardzo, bardzo fajne rzeczy końcem kwietnia. Mam nadzieję, że będzie zadowolona, ja na pewno będę. Także pokażę Wam to na pewno we vlogu, to będzie warte vlogowania. I co, idę do roboty. Byłam wczoraj na nowym budynku w pracy, powiem Wam, przenosimy się do nowiutkiego budynku, kilka ulic dalej też w Chicago i pokazali nam taki piękny budynek, wielkie okna, wszystko piękne i wzięli nas do naszej finansowej sekcji i powiem Wam takie pff. Mam nadzieję, że jak wiecie, konstrukcja się skończy i wszystko, to jednak będzie wyglądało znacznie, znacznie bardziej atrakcyjnie, bo na razie jest to w dość surowym stanie, plus te nasze pomieszczenia są bardzo malutkie, z bardzo małymi oknami w porównaniu do tego, jak pokazali nam ten przód i ofisy innych ludzi. No mówię, kurczę, no ale jest jak jest. No. Dziękuję, że jesteście. Chciałam Was zupdate'ować. Jak macie jakieś pytania, to dajcie znać na dole. Widzę się z Wami następnym razem.